Rozpocznij nagrywanie. Dzień dobry. Dzisiaj jest ze mną Kostecki, który w Witam naszej pięknie. Przygodzie, w naszej ekipie odegra jedynego ryboluda w załodze, czyli Magmę. Magma to jest w ogóle śmieszna sprawa, bo to nie jest jego prawdziwe imię, to jest jego ksywa życiowa. Tak, to jest ksywa, ale tylko tą ksywę wszyscy znają. On się swoim prawdziwym imieniem nie przedstawia nigdy. Bardzo mało ludzi na całym świecie zna to imię. Jego prawdziwe. Czyli jak będzie poszukiwany listem gończym, to też będzie raczej poszukiwany pewnie jako Magma. Raczej tak. Chociaż chyba, że, no, szpiedzy że... Marines robią swoje, często bardzo dobrze, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja sądzę, że jeśli jakiś wyżej postawiony Marine, bądź już może jakiś niebiański smok zobaczy jego mordkę, to będzie wiedział, jakie jest jego prawdziwe imię. Mhm. Bo Magma był niewolnikiem niebiańskich smoków. I to bardzo długo. Mhm. No, domyślam się, że został napiętnowany kopytem niebiańskiego smoka gdzieś na ciele. Ale pytanie moje jest następujące, bo wielu niewolników niebiańskich smoków spośród ryboludzi ukryło te piętno kopyta niebiańskiego smoka pod symbolem słonecznych piratów, jeśli już je nosili, w sensie nawet jeżeli nie należeli do oryginalnej słonecznej załogi, to przyjmowali je trochę na zasadzie takiego swoistego ryboludzkiego patriotyzmu. Nawet późniejsi członkowie słonecznej załogi, którzy nie mieli czego ukrywać, no to przyjmowali to znamie słońca. Jestem ciekaw, czy Magma ma na ciele kopyto czy słońce? Kopyto. Kopyto. Nie przyjmowałeś słońca nigdy. Nie. I ono jest na piersi, tak? Na brzuszku gdzieś? Tak. Wiesz co, nie, na klatce piersiowej, z lewej strony, na lewej piersi. Ty kryjesz je jakoś, nie wiem, kamizelka, koszulka, czy raczej chodzisz, wiesz, na gołe klaty i nie wstydzisz się tego symbolu? Wiesz co, Magma jest raczej uzbrojony, opancerzony, więc jest to schowane pod kamizelką, pod ewentualną zbroją. Dobra, a czy pokazujesz to kiedykolwiek komukolwiek, czy raczej zawsze jest ukryte? Ja pytam nie nawet w kontekście zbroi, tylko w jakiegoś tam, nie wiem, w kontekście zaufania dla towarzyszy. Raczej Magma nie jest jak Boa Hancock czy inne Kuja, nie wiem jak się to dokładnie czyta, gdzie po prostu chowają to jako piętno nie wiadomo jakie. Jak ktoś zobaczy, to zobaczy. Nie kryje się z tym za specjalnie, ale z reguły jest to zakryte jakąś zbroją, jakąś kurtką. No, nie jesteś jedynym niewolnikiem niebiańskich smoków w załodze, bo jeszcze jest przecież Teo, który też był zniewolony i przez kawał czasu budował most. Więc myślę, że spokojnie się w ten sposób dogadacie. No ale to mamy jakiś początek, no bo domyślam się, że Magma pochodzi z wyspy ryboludzi, bo prędzej czy później wszyscy ryboludzie stamtąd pochodzą. Tak, przypuszczam, że Sabondi, no to tam był zniewolony przez niebiańskie smoki. Ale jak to się stało, że znalazł się na północnym morzu, na North Blue? Wiesz co, Magma dosyć długo był niewolnikiem u niebiańskich smoków. No i ileż można mieć jednego tego samego niewolnika? W końcu im się znudził, tak? Ileż można patrzeć na tego pokracznie tańczącego i grającego na różnych instrumentach wielkiego ryboludzia? Ileż można w niego rzucać nożami i innymi rzeczami? Więc w końcu uznali, precz mi z nim z oczu i kazali gdzieś go wynieść. No i tam myślę, że tak się znalazł na północnych morzach. Po prostu transport gdzieś do innego miejsca, ewentualnie sprzedaż dalsza. Właśnie, czy jest możliwe, no bo tam na tym północnym morzu był ten most budowany w Tequila Wolf, chyba tak się to nazywało. Czy to jest możliwe? No bo ryboludzi są jednak dosyć silni, w sensie średnio 20 razy silniejsi od przeciętnego człowieka. No przynajmniej tak opisuje to manga, no jak jest, no to wiemy, tak? Chodzi mi po prostu o to, czy jest możliwe, żeby właśnie go próbowali transportować na ten most do budowy jako po prostu siłę roboczą. Myślę, że całkiem możliwe. Magma jest rosły, ma prawie 4 metry, waży swoje.
Więc na takiej budowie dużego mostu, gdzieś przy przenoszeniu jakichś kamieni czy innych materiałów mógłby się przydać, więc jest to całkiem prawdopodobny scenariusz, choć on sam nie wiedział, gdzie będzie przenoszony. Ponieważ wydaje mi się, że nigdy tam nie dotarł, zwłaszcza, że na moście też wybuchł bunt niewolników i oni się stamtąd po prostu wymiksowali. Wydaje mi się, że magma nigdy tam po prostu nie dotarł, tylko też spylił z transportu wcześniej i jakoś tam uwolnił się pewnie z Kajdan. Myślałem, że nie tyle, że się sam uwolnił z Kajdan, co myślałem, że gdzieś nasz kapitan Perry po prostu gdzieś zobaczył, że jest transportowani są niewolnicy, a że on, no cóż, do niewolnictwa podejście ma takie, a nie inne, a raczej bardzo negatywne, to myślę, że gdzieś próba odbicia mogła nastąpić. No, jest to rozsądne założenie. Zresztą nie tylko on ma negatywne podejście do niewolnictwa, bo wiele jest takich bohaterów w tej załodze i wydaje mi się, że uwalnianie niewolników będzie jednym z głównych waszych czynności. Myślę, że jest to prawdopodobny scenariusz, że mógł faktycznie zostać uwolniony i w ten sposób po prostu do załogi zwerbowany. Magma jest jednym z dwóch grajków w załodze Złotej Chmury. Drugim jest Irasol. Więc na tym etapie jestem ciekaw, jak wygląda relacja tych postaci według ciebie. Ja myślę, że dobrze, bo Magma do... chociaż może się... on nie wygląda na miłego gościa. Pierwszy rzut oka na niego to o kurde, albo będą problemy, albo coś mi zaraz zrobi, ale on do swoich kompanów podróży, do przyjaciół, do kapitana jest bardzo przyjacielski. Przynajmniej stara się taki być. Jak już ktoś zasłuży na jego szacunek, to ma po prostu go okazywany w pełni, więc Hirasol myślę, że no z nią będą dobre kontakty, szczególnie, że będą sobie mogli razem pograć. To jest coś, co Magma nauczył się grać, zmuszono go, żeby się nauczył. Teraz może grać sam dla siebie i myślę, że dla innych tak samo sprawia mu to po prostu przyjemność. A jak jeszcze będzie miał do tego dobrą kompankę? Tutaj nie ma takiej muzycznej konkurencji. W sensie... Ja myślę, że troszkę będzie, tak? Bo to jednak takie... Może będzie takie próba przeskakiwania się między jednym a drugim grajkiem. Ale to nie będzie, myślę, taka rywalizacja jak może Zoro i Sanji, że będą się kłócić nawet, mogą niekiedy polecieć jakieś kopniaki czy coś innego, tak? Znaczy, wiesz, kłótnia jak kłótnia, ty jesteś rybą, ona jest kotem. Niekiedy może szczerzyć ząbki, ale sądzę, że jej ząbki są za małe jak na moje gabaryty. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie został Magma zwerbowany do załogi, został jej drugim grajkiem. Ale tak naprawdę jaka jest poza tym przyczyna, że został na ścieżce piractwa? W sensie, ja rozumiem, że został zwerbowany i czuł oczywiście wdzięczność, ale dlaczego zdecydował się przyjąć zaproszenie do załogi? Dlaczego zdecydował się zostać piratem? To jest też coś, co mnie interesuje. Wiesz co, Magma będąc niewolnikiem do czasu odbicia, on już bardzo, że tak powiem, dużo zim minęło, jak już stracił jakąkolwiek nadzieję na wolność. Mhm. I tutaj to odbicie przez kapitana, po prostu to był taki promyczek nadziei rozświetlający mrok, tak? I no... Po prostu jak porozmawiali chwilę, Perry zaprosił go do załogi, to się dwa razy nie zastanawiał. Tak jak rozmawiałem też z naszym kapitanem, to opowiadał mi o tym, że jego lud też jest niewolony. Mhm. I że będzie chciał go próbować kiedyś odbić, jak będzie na to wystarczająco silny. No cóż, Magma doświadczył niewolnictwa dosyć grubo, więc jeśli jest możliwość po prostu uwolnienia kogoś z niewolnictwa, to wszedł to od razu, tak? Pewnie.
Dobra, to już w takim razie coś wiemy, a w takim razie, no bo większość członków załogi dąży poprzez piractwo do spełnienia jakichś swoich marzeń. Magma z tego wnioskuje, że nie, że on został piratem głównie z wdzięczności dla Parego Perego. A w takim razie, czy jest coś, o czym Magma marzy? Co go gdzieś tam napędza i kieruje? Jeśli miałby już mieć jakieś marzenie, to żeby żaden rybolud, żaden człowiek, żeby jakakolwiek rasa na świecie nie musiała nigdy oglądać podeszw czyichś butów, tak? Żeby nie było ucisku od strony niebiańskich smoków. No, niebiańskie smoki mu bardzo nie leżą, więc zniesienie, ja myślę, że jakby określić jego marzenie, to jest zniesienie niewolnictwa i niebiańskich smoków. Tak? Czyli to jest tak samo walka o równość, o wolność, podobnie zresztą jak walczą na przykład właśnie Teo, pierwszy oficer, czy na przykład Iguana też bardzo mocno się na wolności i równości skupia. Jasne. Powiedz mi, no bo to jest też myślę, że ten centralny punkt dyskusji na statku pirackim. Czy Magma wierzy w istnienie skarbu One Piece? Magma myśli, że jeśli Roger miał jakiś skarb, to na pewno było to coś dużego. I na pewno wierzy, że coś tam musiał zostawić, skoro tymi słowami pobudził wszystkie morza i dużo nowych ludzi i nie ludzi do zostania piratami, więc na pewno coś tam musi być. Ale co to jest? No, tego nie wie. Nawet nie myśli, co to może być. Aha, czyli nawet nie próbuje spekulować. Wszystko. Jasne, czyli nawet, bo to może być wszystko. Tak, bo niektórzy spekulują, czy to jest faktycznie góra złota, czy to jest po prostu jakaś, nie wiem, ukryta tam wiedza i na przykład jakieś porzucone okruchy dawnych po prostu historycznych wydarzeń. Czy może One Piece jest po prostu ideą i jak dopływasz na ostatnią wyspę, no to nie ma tam skarbu, ale hej, patrz, jakim jesteśmy super przyjaciółmi. A Magma wierzy, że coś tam jest, ale nawet nie spekuluje, co to jest, tak? Dobrze rozumiem? Wiesz co, tak, ogólnie tak, ale jeśli tak teraz nad tym pomyślałem i miałbym powiedzieć, jakby się ktoś go zapytał, słuchaj, ale no twoim zdaniem naprawdę, co to jest to One Piece? To nie sądzę, żeby to była jakaś ogromna góra skarbów, ale jak to myślę, że odburknąłby, że coś tam musi być zapisane, tak jak jednak poneglify prowadzą tam, to może coś w tym rodzaju, że jakiś ostatnia kamienna tablica z zapisanymi jakimiś informacjami na temat świata albo czymś takim. Też cieszę się, że o tym wspomniałeś, bo wiedza o poneglifach nie jest jakoś szczególnie powszechna. Rząd bardzo mocno piłuje, żeby nie była. A Magma pochodzący jednak z Wyspy Ryboludzi jest świadom istnienia poneglifów, no bo Wyspa Ryboludzi ma przynajmniej dwa. Tak. Więc wydaje mi się, że to od ciebie mogła wyjść chyba nawet ta wiedza, że są kamienne tablice na świecie. Albo ode mnie, albo od Shandian tak samo, bo też są na samej górze. Tak, ale zwróć uwagę, że oni aż do przybycia Słomianych na Skype'ie nie byli pewni, nie byli świadomi, gdzie znajduje się Złota Dzwonnica. A to faktycznie, no to, więc to wychodzi na to, że Magma jako jedyny. Albo Magma, albo wasz Ming też mógł tutaj sypać. Tak. Nasz tygrysi kucharz też mógł tak powiedzieć. Kucharz tygrysi i rekin tygrysi, tak? Tak, tak. Będą z tego. Czy w takim razie będziecie mieli jakiś związany tygrysio atak kombinacyjny, jakieś wspólne kombo? Wiesz co, zobaczymy, jak to wszystko wyniknie, tak? Tańczący z tygrysami. Nie są, że może tak, zobaczymy. Zobaczymy. To nic ja nie można planować. Takie rzeczy najlepiej wychodzą na spontanie. Ale ja myślę, że to jest złoty pomysł i warto w ten sposób w tym kierunku się udać. Myślę, że pomyślimy nad tym. Jasne. Jest to warte rozważenia. Pewnie. No dobra. Wydaje mi się, że to jest wszystko, czego chciałem się dowiedzieć. Wydaje mi się, że ja pytań nie mam, chyba że ty masz jakąś ciekawostkę, którą chciałbyś dorzucić i sprzedać naszym widzom.
Cóż, wiem, że na pewno innych załogantów pytałeś o jedzenie. Wiesz co, to też wynikło dosyć spontanicznie. Wiem, że... Tak. No jest to istotna informacja, co kto je na statku. Więc magma na pewno je każdy rodzaj ryb, praktycznie w każdej formie. Od surowych, poprzyrządzane, przez gotowane, smażone, aż po sushi. Mm-hmm. Jakbym miał powiedzieć, co lubi najbardziej, to chyba jednak będzie to sushi. Pewnie. Nie wiem, czy któryś z naszych kucharzy się w tym specjalizuje, a jakby się specjalizował, to ojej, jaki on będzie miły. No to nie wiem, to trzeba będzie się spytać. A inne ciekawostki o magmie? No cóż, na pewno zawsze stara się, na razie na pewno przed kapitanem, zobaczymy jak będzie przed innymi współzałogantami. Na pewno zawsze będzie starał się na siebie przyjmować jakiekolwiek obrażenia, które idą w kierunku kapitana. Magma będzie... jest, można powiedzieć, tarczą załogi. Tak, tak. Po prostu z tej wdzięczności, z tego wszystkiego zawsze będzie próbował stać gdzieś z przodu i rozmiarami też, no cóż. Ja sobie wyobrażam, że to jakby całkiem fajną taką adycją do twojego stylu walki byłaby taka olbrzymiasta pawęż, którą byś tam, wiesz, gdzieś trzymał i po prostu paszował tarczą tych przeciwników. To myślę, że to było fajne. Myślałem nawet o broni, jaką mógłbym Magma dzierżyć i to byłaby taka broń łączona, można powiedzieć, bo najczęściej Magma gra na banjo, prostym małym banjo. Ale mamy, można powiedzieć, konstruktorów pewnych, jednak kogoś, kto potrafi i tworzyć broń i tak dalej. I myślałem o takim banjo rozkładanym na tarczę i pałkę. Że w jednym momencie rozkłada i ma broń, tak? Wiesz co? Chce, to składa i gra na instrumencie. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało, biorąc pod uwagę, że ty jesteś dosyć duża istota. A banjo, takie typowe rozmiarowo banjo w twoich rękach byłoby dość małe. Takich nawet powiedziałbym, że rozmiarów ukulele. Czy jest to w takim razie banjolele? Może tak, ale może znajdziemy jakichś normalnych rozmiarów banjo, tak? Banjo, dobrze. Są duże bronie, to czemu nie duże instrumenty? Myślę, że tak. No w każdym razie na razie Magma gra na banjolele. No dobrze. To w takim razie dziękuję bardzo. To był Magma, jeden z dwóch drużynowych grajków. No i co? Ja to oczywiście jakoś tam szybciutko wrzucę na YouTube i będzie to widoczne. Dziękuję ci bardzo. Również dziękuję. I kończymy.